Cześć, witam Was ponownie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę, jak przygotowuję pierożki ravioli z pieczarkami. Danie pyszne, nieco pracochłonne, ale za to efekty znakomite. Zapraszam do wypróbowania. Przygotowanie pierożków rozpoczynamy od zrobienia farszu. Najpierw drobno siekamy cebulę, a następnie pieczarki. Całość podsmażamy na rozgrzanym tłuszczu. Podsmażone pieczarki i cebulę zdejmujemy z ognia i przestudzamy. Przekładamy do miski, doprawiamy pieprzem i solą. Do farszu dodajemy bułkę tartą i jajko. Całość dokładnie mieszamy. Następnie przygotowujemy ciasto. Do miski wsypujemy przesianą mąkę, dodajemy jajko oraz gorącą wodę. Całość mieszamy łyżką, żeby się nie poparzyć, a następnie ciasto zagniatamy dłonią. Gdy już wyrobimy elastyczne ciasto, rozwałkowujemy je, a następnie wycinamy krążki za pomocą szklanki. Na każdym krążku układamy porcję nadzienia, nakrywamy drugim krążkiem i starannie zlepiamy brzegi, najlepiej widelcem. Gotowe pierożki wrzucamy na osolony wrzątek i gotujemy 3 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Po więcej przepisów zapraszam na smakowitedania.blogspot.com.